Forum Polskiej Gospodarki zaprasza na Forum Inwestycji. Partner główny wydarzenia Huawei. Partner wydarzenia Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerzy wspierający wydarzenie KGHM Polska Miedź, Provema, Totalizator Sportowy. Partner wspierający mniejszy Żabka. Partner merytoryczny ESG Instytut. Partner medialny Raport CSR.pl. Nie dziwmy się, że w Polsce nie będzie deregulacji, jeżeli założenie jest takie, że musimy przeglądać wszystkie prawa, jakie do tej pory mieliśmy, bo przedsiębiorcy na to stracili ostatnie wiele dekad, próbując władzy pokazać, a my też wielokrotnie pisaliśmy opasłe dosyć raporty, o ile za każdej kadencji kolejnych rządów zwiększył się poziom regulacji, a co za tym idzie straty czasu dla polskiego przedsiębiorcy. Jak właśnie pracuje się w rządzie, na przykład w Ministerstwie Finansów, to tam każdy dzień to jest tak jakby wybuch supernowej. Wszystko się zaczyna od początku. I w każdego dnia wszystkie sprawy pilne są przykrywane przez jeszcze bardziej pilniejsze i tak samo ważne przez ważniejsze. W związku z tym i dodatkowo, co jest najważniejsze, nie ma tego całego zaplecza, tego, żeby usiąść, zastanowić się i powiedz sobie jeszcze przeanalizować, a na przykład zadzwonić do kolegi, nie wiem, do Nowego Jorku czy do Szanghaju. Więc zgadzam się z tym, że rzeczywiście ciężar odpowiedzialności jest totalnie inny. W 2015 roku, gdy pojawiała się strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, mieliśmy 20% inwestycji w PKB. Cel do 2019 był 25%. W 2019 było to 20%, czyli tam nawet spadły te inwestycje delikatnie w stosunku do tego, co było w roku 2015. Ponieważ każdy z rozmówców dorzucał jeszcze jakiś kolejny zarzut z opozycji, kolejną moją winę i w pewnym momencie powiedział, pan jako architekt zmian w Polsce w ostatnich latach. I to miało mnie już zupełnie pogrążyć, no bo wiadomo, że w oczach opozycji wszystko było złe. Bez rzeczywiście wsparcia dobrego prawa, dobrych legislacji, dobrych rozwiązań dla tej branży, tego sektora biznesu, no i dostępu do kapitału, do tego sufitu przejścia do dużej firmy, do czempiona, do eksportera, do takiego przedsiębiorstwa, które będzie liczyło się nie tylko w swoim regionie, w dzielnicy, tylko właśnie działało globalnie, a takich potrzebujemy, no jest bardzo trudno. Ciężko inwestować w Polsce. Niestety, choć są oczywiście firmy, które sobie radzą w tym trudnym otoczeniu, ale nie jest lekko.